miejskich wodociągach w Bydgoszczy, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, ruszył e-bok, czyli elektroniczne biuro obsługi klienta. W ciągu roku około 1500 osób kontaktuje się z nami, załatwiając różne sprawy. W okresie pandemii, niejako z przymusu, zorganizowaliśmy kontakt z naszymi klientami, aby poprzez internet, poprzez e-mail czy telefon można było załatwić wszystkie sprawy. Okazało się, że można. I na bazie tego doświadczenia, ale też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i zgodnie z duchem czasu, opracowaliśmy i wdrożyliśmy e-bok, czyli elektroniczne biuro obsługi klienta. Z e-boku mogą korzystać wszyscy nasi klienci, którzy mają zawarte umowy z wodociągami, którzy otrzymują od nas faktury. Przed wakacjami uruchomiliśmy pilotażowo ten system, teraz już działa w sposób stały. A jak można aktywować elektroniczne biuro obsługi klienta? Klient może aktywować e-bok poprzez stronę internetową naszej spółki, na której znajduje się kafel pod nazwą e-bok, lub też poprzez wyszukiwarkę internetową na adres www.ebok.mwik.bydgoszcz.pl. Istnieje również możliwość aktywacji tej usługi bezpośrednio w trakcie wizyty w biurze obsługi klienta przy ulicy Toruńskiej 103. Z e-boku zaczęłam korzystać od razu po jego uruchomieniu. Czekałam na taką możliwość. Wchodzę do e-boka, wpisuję swoje odczyty, widzę, jakie mam rachunki, płacę za nie. Dzisiaj jestem wyjątkowo w biurze obsługi klienta. Chciałabym Pani zadać kilka pytań odnośnie e-boku. Co konkretnie widzi osoba po zalogowaniu się do tej usługi? Klient po zalogowaniu się do usługi, pierwszym obrazem, który widzi, jest strona główna, na której znajduje się menu modułów, z których może korzystać. Na tym ekranie również widać należności bieżące z terminami ich zapłaty. Prezentowany jest tam również wykres ostatnich odczytów z ostatnich miesięcy. Na tym obrazie również jest możliwość wygenerowania e-faktury. Kolejnym modułem są rozrachunki. Moduł ten zawiera listę należności, faktur. Również istnieje możliwość przeglądania płatności, ich terminów i dat realizacji. Kolejny moduł to faktury. W tym module klient może przeglądać faktury bieżące, jak również zapoznać się z historią faktur. Jest to moduł, który również pozwala na pogląd faktury w formie PDF. Tu możemy zobaczyć całą historię faktur, które obejmowały danego klienta po zawarciu umowy z MWiK. Kolejnym modułem, który ukazuje się i pozwala przeprowadzać analizy użytkownikowi, to wodomierze. Tutaj znajdują się wszelkie informacje na temat wodomierza, to znaczy numer wodomierza, data jego legalizacji, czy też historia jego odczytów. Odczyty to kolejny moduł, w którym użytkownik może zapoznać się i przeglądać daty odczytów wodomierza, jego stany, jak również całą historię tych odczytów. Dane klienta to moduł, który prezentuje dane klienta takie jak NIP, REGON w przypadku podmiotów gospodarczych, jak również posesje, na jakie klient ma zawarte umowy z MWiK. Skrzynka to ta część serwisu, która informuje klienta o bieżących komunikatach i informacjach spółki. Zgłoszenie to kolejny moduł, który pozwala klientowi dokonać zgłoszenia. Jest to również miejsce, w którym klient może podać stan wodomierza. Ostatni moduł serwisu to analizy. W tym module klient może dokonać wizualizacji wszystkich danych lub sam przeprowadzić dodatkowe analizy. Dzięki e-bok klient wodociągów ma dostęp do wielu swoich danych, które dotychczas mógł uzyskać tylko przychodząc osobiście do biura obsługi klienta. Jakie korzyści daje ta elektroniczna usługa? Użytkownik elektronicznego biura obsługi klienta przede wszystkim zyskuje możliwość dostępu do faktury w formie elektronicznej, co pozwala na rezygnację z gromadzenia faktur w formie papierowej, co bezpośrednio przekłada się na względy ekologiczne, ochronę środowiska. Dodatkowo użytkownik elektronicznego biura obsługi klienta zyskuje oszczędność czasu, wygodę obsługi, bezpośredni dostęp do faktur, do ich historii,
możliwość podawania stanu wodomierza, wgląd w historię tych stanów wodomierza, jak również dużym plusem i atutem elektronicznego biura obsługi jest możliwość dokonywania zgłoszeń, które są kolejnie kierowane do realizacji. Elektroniczne biuro obsługi klienta dodatkowo pozwala na sprawdzenie historii wpłat, jak również dokonywanie zgłoszeń według ich klasyfikacji. Korzyści z tej usługi wiele. Czy pojawią się jeszcze inne propozycje, które ułatwią obsługę klientów bydgoskich wodociągów? Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie naszych klientów. Zapraszamy do korzystania z tego systemu. On bardzo ułatwia i przyspiesza załatwianie różnych spraw, a przede wszystkim pozwoli nam wszystkim oszczędzić czas. Także czekamy na sugestie, informacje. Wszystkim się przyjrzymy i postaramy się dostosować system w taki sposób, aby był najbardziej przychylny dla naszych klientów.